Witaj, to moje kolejne nagranie z serii Wyzwanie Serwak. Dzisiaj powiem kilka słów o tym, kto to jest lider i po co on jest potrzebny. Są ludzie, dla których podjęcie decyzji bywa trudne i często szukają w otoczeniu osoby, która zrobi to za nich, ponieważ boją się, czy ta decyzja jest trafna, czy właściwa i boją się odpowiedzialności za podjęcie decyzji. Właśnie osoba, która podejmuje za nich decyzję, to jest lider. Lider może być w pracy, w towarzystwie, w biznesie. Wiele jest cech lidera. Właściwie lider, taki prawdziwy w krwi i kości, mówi się, że powinien posiadać charyzmę. Ale nie każdy ma charyzmę. Liderem można zostać, można się nauczyć być liderem. Bardzo podobała mi się wypowiedź Leszka Michała, biznesmena i coacha, który powiedział, że lider to jest taka osoba, w obecności której inni czują się bezpiecznie, która prowadzi zespół, drużynę, czy to sportową, czy w biznesie, ale zawsze można na nią liczyć i można mieć w niej oparcie. Mówi on również na swoim przykładzie, bardzo podobała mi się ta jego wypowiedź, że jeżeli jest chwalony za to, że odniósł sukces, a jest rzeczywiście człowiekiem sukcesu, to mówi zawsze: ten sukces to odnieśli moi współpracownicy. To im zawdzięczam sukces. Natomiast jeżeli poniósł porażkę, to mówi zawsze: porażkę przyjmuję to na siebie. Za porażkę jestem odpowiedzialny ja, ponieważ nie potrafiłem poprowadzić zespołu pracowników w taki sposób, aby odnieśli sukces. I bardzo mi się spodobała ta charakterystyka bycia liderem. Oczywiście jest masę cech, którymi powinien odznaczać się prawdziwy lider. O tym jest mnóstwo książek, ale takie wypowiedziane szczerze, z życia wzięta definicja bardzo przypadła mi do gustu. Z czym się tobą tutaj dzielę? To na dzisiaj tyle. Dziękuję ci. Do zobaczenia na następnym nagraniu.